Witam Was serdecznie w kolejnym materiale z cyklu Atlas treningu Herkulesa. Ostatnio Radziu zajął się treningiem klatki piersiowej, a dokładniej wyciskaniem na ławce płaskiej. Dzisiaj zajmujemy się plecami, dokładniej, czyli głównie mięśniem najszerszym grzbietu. Mianowicie zajmujemy się podciąganiem na drążku. Podciąganie na drążku jest to chyba takie najlepsze ćwiczenie na ten mięsień, mianowicie na mięsień najszerszy grzbietu. W ogóle na całą tą grupę powierzchownych mięśni grzbietu. Oczywiście głównym mięśniem, który jest tutaj angażowany, jest mięsień najszerszy grzbietu. Dodatkowo możemy tutaj z tej grupy tych mięśni powierzchownych możemy tutaj wymienić również mięsień równoległoboczny, mięsień czworoboczny, właściwie tylko jego poprzeczną i wstępującą część. No i oczywiście do tego dochodzi również mięsień z grupy mięśni obręczy, to jest mięsień obły, większy. Oczywiście możemy tutaj wymienić również wiele mięśni pomocniczych, takich jak na przykład mięsień ramienny, ramienno-promieniowy. Jak się później okaże, również mięsień trójgłowy ramienia, triceps jest angażowany, ale o tym troszeczkę później. No to co, może zaczniemy najpierw od poprawnego wykonywania tego ćwiczenia. Mianowicie co? Wieszamy się oczywiście na drążku. Jak najbardziej mówimy tutaj o podciąganiu nachwytem, ponieważ no jest to jakby najbardziej optymalna wersja tego ćwiczenia. Istnieje również oczywiście podciąganie podchwytem, ale tam jednak ten angaż tego mięśnia najszerszego, mięśni grzbietu, jest troszeczkę gorszy. Dlatego dzisiaj się skupimy na tej wersji nachwytem. No to co, podchodzimy oczywiście do drążka, łapiemy się im szerzej, bo powiedziałbym, no tym lepiej. Jak już wisimy na tym drążku, zaczynamy ruch koncentryczny, podciągając ciało do drążka, do poziomu klatki piersiowej, brody. W szczytowej fazie skurczu mięśnia, kiedy to napięcie jest największe, staramy się dopiąć mocno łopatki, połączyć je ze sobą, wtedy właśnie jest angażowany ten mięsień czworoboczny, ta jego część wstępująca, to jest ta dolna część poprzeczna, międzyłopatkowa. Wtedy właśnie świetnie możemy dopiąć ten mięsień, jak i całą resztę. Mięsień równoległoboczny również właśnie to jest istotne za każdym razem, z każdym powtórzeniem właśnie ta praca tych łopatek. Możemy oczywiście przytrzymać, jeżeli nam siła na to pozwala, przytrzymać to napięcie. Następnie powoli wykonujemy ruch ekscentryczny, to jest na stałym napięciu schodzimy w dół, mocno rozciągając te plecy, ten mięsień najszerszy, aż no do pozycji wyjściowej, tak, kiedy już wisimy sobie maksymalnie na, że tak powiem, maksymalnie wyprostowanych rękach. Ważne jest właśnie to rozciągnięcie, no żeby ta powięź po prostu tego mięśnia była cały czas rozciągnięta, wtedy oczywiście ta hipertrofia będzie na pewno lepsza. A jeżeli chcemy pracować na stałym napięciu, zależy nam na tym, no to oczywiście nie będziemy się opuszczać aż do końca, tylko po prostu tak, żeby to napięcie cały czas istniało. Na co też należy zwrócić uwagę podczas wykonywania tego ćwiczenia? Należy zwrócić uwagę na łokcie, mianowicie jakie prowadzimy. Jeżeli prowadzimy je wzdłuż ciała, blisko, to na pewno będziemy angażować mieć tą taką zewnętrzną część mięśnia najszerszego, co się będzie po prostu przekładało na to, że będziemy zwiększać jego szerokość. A jeżeli łokcie prowadzimy jakby bardziej do tyłu, żeby zbliżyć klatkę, tudzież nie wiem, brodę bardziej do drążka, aniżeli prowadząc je blisko ciała wzdłuż, no to będziemy jakby pracować nie tyle nad szerokością, tylko nad grubością i ogólną masą tych mięśni grzbietu, właśnie z racji tego, o czym mówiłem, że po prostu angażujemy też ten czworoboczny, równoległoboczny, to zawsze się przekłada na tą grubość, masę tych naszych pleców. Również trzeba powiedzieć o tym, że istnieją również różne warianty właśnie tego podciągania nachwytem. Mianowicie najczęściej podciągamy się no, do brody, tudzież do klatki, tak? No i tutaj trzeba zaznaczyć, że jeżeli chcemy w pełni zaangażować mięsień najszerszy grzbietu, to powinniśmy się podciągać do karku. Dlaczego? Ponieważ
jeżeli podciągamy się do brody tudzież do klatki, w końcowej fazie ruchu część tego napięcia tej pracy przejmuje również mięsień piersiowy, mniejszy, podobojczykowy. Tak więc jak widać, jeżeli chcemy pracować już w takiej pełnej, że tak powiem, izolacji, bo tu też trudno mówić o izolacji przy takim ćwiczeniu wielostawowym, ale nazwijmy to izolacją mięśnia najszerszego, no to oczywiście polecam jak najbardziej, no i powinniśmy wykonywać właśnie tą wersję podciągania do karku. To chyba byłoby na tyle, jeśli chodzi o wykonywanie samego ruchu. Oczywiście możemy sobie zawsze dodać jakieś obciążenie, podwieźć sobie na pasie ciężary, nie wiem, tam handle między nogi, cokolwiek, jakieś łańcuchy. Zwiększenie obciążenia oczywiście zawsze nam da ten bodziec w postaci ciężaru, także to na pewno będzie sprzyjało hipertrofii mięśnia. Oczywiście z tym też trzeba ostrożnie, żeby jednak nie zwiększać ciężaru kosztem techniki, jak to oczywiście w każdym ćwiczeniu powinno być. Wiadomo, każdy tam sobie rzepkę skrobie i czasami doda troszeczkę za dużo i nie wiem, tam ta technika kuleje, no ale no to już niestety jest indywidualna kwestia, każdy to, myślę, robi tam świadomie. Teraz co, może powiedzmy sobie o błędach najczęstszych, które są popełniane, mianowicie bujanie ciałem. Rozumiem, jeżeli ktoś już... No, podciąganie jest to ćwiczenie, które wymaga naprawdę bardzo dużej siły, tak? No, nieraz się zdarza tak, że ktoś chodzi na siłownię, trenuje długo, a wciąż nie umie się podciągać, tak? No, sam muszę przyznać, że zanim zacząłem się podciągać, no to musiałem sobie pochodzić na tą siłownię. No, tak mi się po półtorej roku dopiero zacząłem się podciągać tak solidnie. Nie wiem, myślę, że też to było błędne. Na pewno się pojawi również materiał poświęcony temu, jak się zacząć podciągać, ale to już w późniejszym czasie. Tak więc rozumiem, jeżeli ktoś nie daje już rady w ostatnich powtórzeniach wykonać tego pełnego ruchu powtórzenia, więc tam sobie pomoże nogami, zarzuci ciałem, ale jeżeli mamy machać jakby nogami i pomagać sobie całym ciałem przy tym podciąganiu, to myślę, że mija się to troszeczkę z celem. Jednak polecałbym kontrolować ten ruch, tak? Tak jak mówiłem, faza koncentryczna, ekscentryczna powinna być w pełni kontrolowana, żebyśmy jednak dobrze przetrenowali ten mięsień najszerszy, w ogóle całą tą właśnie grupę mięśni powierzchownych. Kolejny błąd, który może być wykonywany, to myślę właśnie rozstaw dłoni na drążku. Myślę, że jeżeli chcemy, tak zakładam, że jeżeli ktoś podciąga się, to myśli o tym, żeby poprawić tą szerokość pleców, tudzież grubość. Więc jednak lepiej, żeby ten chwyt był dosyć szeroki, tak? Wiadomo, jeżeli będziemy się podciągać wąsko, no to na pewno wykonamy tych powtórzeń więcej, ale czy praca i przetrenowanie tych mięśni będzie takie samo? No tutaj właśnie bym się troszeczkę spierał, dlatego jak najbardziej im szerszy chwyt, jak nam na to pozwala nasza anatomia czy coś, to jednak będzie bardziej optymalne, ten właśnie szeroki chwyt do rozwoju mięśni. No i to chyba są takie właśnie dwa najczęstsze błędy, właśnie to bujanie i zbyt wąski chwyt. O czym można jeszcze powiedzieć? Kontuzje. Nie spotkałem się, szczerze mówiąc, z jakimiś poważniejszymi kontuzjami na tle mięśni właśnie grzbietu przy wykonywaniu tego ćwiczenia. I teraz powrócę do tego, o czym wcześniej mówiłem przy okazji angażowaniu dodatkowych grup mięśniowych. Mianowicie okazuje się, że częstą kontuzją przy podciąganiu na drążku jest kontuzja mięśnia trójgłowego ramienia, czyli tricepsu. Zdziwilibyście się, powiedzielibyście, ale jak to triceps, tutaj plecy, gdzie tutaj triceps pracuje? No właśnie, ja też byłem zdziwiony, ale poczytałem troszeczkę i okazuje się, że w tej fazie końcowej, w końcowej fazie koncentrycznej, kiedy jesteśmy na górze, że tak powiem, i jest to już któreś z kolei powtórzenie, te mięśnie są już troszeczkę zmęczone, mięśnie grzbietu. Jeżeli stracimy napięcie w nich, to część, tak powiem, tego ciężaru naszego i napięcia przejmuje triceps. Dlaczego? Głównie jego długa głowa, ponieważ się przyczepia
do guzka podpanewkowego na łopatce, na brzegu bocznym łopatki. I po prostu, z racji tego, że mamy te łopatki jednak ściągnięte, tamto napięcie może zostać właśnie przejęte przez ten triceps. A że jest to mięsień ramienny, więc jeśli chodzi o siłę, to nawet nie może stać przy mięśniu najszerszym, który jest, że tak powiem, przy nim potężny. Dlatego w tym momencie, kiedy właśnie stracimy to napięcie w tych mięśniach grzbietu, to może nastąpić właśnie kontuzja tej głowy długiej tricepsu. Także kontrolujcie ten ruch cały czas i dbajcie o to, żeby jednak to napięcie cały czas przejmował ten mięsień najszerszy. No i to właśnie jest taka najczęstsza kontuzja. I już chyba taka ostatnia kwestia, to już może taka, nie wiem, właśnie też coś w stylu innego wariantu, mianowicie drążek. Prosty, a taki, że tak powiem, ukośny, jak można często spotkać, nie wiem, w bramach, czy w jakichś takich skwadrakach połączonych już tam z drążkami, że po prostu idzie drążek w ten sposób. Tak ukośnie. No to co? Oczywiście to jest kwestia indywidualna, też zdania są podzielone, czy lepiej podciągać je na drążku prostym, czy też na drążku właśnie takim ukośnym. Mnie się osobiście wydaje, że drążek taki ukośny pozwala nam lepiej może właśnie pracować tymi łokciami, kiedy kierujemy je do tyłu i staramy się właśnie zmiażdżyć łopatki, a drążek prosty, kiedy jednak te łokcie staramy się prowadzić wzdłuż ciała. Wydaje mi się, że jest to takie bardziej naturalne, tak? Jeżeli mamy te ręce pod tym ukosem, to jednak łatwiej nam po prostu jest skierować te łokcie do tyłu i te łopatki wnieść. Tak więc to by wychodziło na to, że na takim drążku prostym pracujemy bardziej nad właśnie tą szerokością tego mięśnia najszerszego, ten drążek ukośny pozwala nam lepiej kontrolować grubość i angaż tych pozostałych mięśni, tak jak właśnie czworoboczny czy równoległoboczny obły. No i co? I to by było na tyle, jeśli chodzi o podciąganie, o to takie najważniejsze ćwiczenie. Myślę, że ono powinno się znaleźć w każdym planie treningowym każdej osoby, jeżeli tylko dajecie sobie radę po prostu się podciągać, bo prawda jest taka, że jest to ćwiczenie, które wymaga naprawdę dużej krzepy. No to co, to by było na tyle. Następny odcinek również będzie poświęcony mięśniom grzbietu. Mianowicie będziemy mówić o wiosłowaniu, bo o to też pytaliście, o różnych wariantach. Także czekajcie na kolejny materiał. Radziu się Wami zajmie, a Radziu się z Wami żegna. Także co, zapraszam Was oczywiście do subskrypcji kanału. Wchodźcie na naszego Facebooka, tam też coś się pojawiają, różne posty. Zostawcie łapkę i trzymajcie się. Elo. Jak już ona na duże plecy.